Cześć, witajcie, dotarłem na kolejne stoisko, tym razem młody gracz na polskim rynku, czyli firma Tecno. Tecno no, u nas powolutku się rozrasta, oferują stosunkowo niedrogie telefony, ale tu pokazują już swoją, może nie potęgę, ale swoje możliwości. To jest chyba dobre określenie. Zaczynamy od czegoś, co tutaj nazwali na tym stoisku labem. Tu pokazują różne koncepcje budowy telefonów, czyli jakie tam rozważają budowy. To jest, słuchajcie, Fold od Tecno. On by miał tu premierę no, równo rok temu, tak na poprzednim MWC. Składak marki, którą Niko składaka by może nie podejrzewał, a jednak to zrobili i to już rok temu. No jest to jakiś super, hiper oryginalny Fold. To po prostu typowy składany smartfon. Niemniej już go od roku tłuką, także no to też nie świadczy jakby o możliwościach tego producenta chińskiego. To już nie jest taka firma spod ogona, prawda? Tu mamy drugi ze składanych smartfonów, tak no, tym razem klapeczkę. Akurat tu w tym labie pokazują różne propozycje designu zewnętrznych paneli, tudzież pokrowców. Zaraz może obejrzymy ten telefon dokładnie tam dalej na stoisku. W każdym razie, ci, którzy nie wiedzą, to może podpowiem, Tecno jest częścią takiego większego koncernu Trenshin. Mają również w ramach Trenshin drugą markę, również młodą na polskim rynku, Infinixa. Mają jeszcze markę Intel. No i tu już widzimy najnowsze modele serii POVA, POVA 6 Pro 5G. Trzeba przyznać, że design całkiem sympatyczny. Tu mnie facet trochę przesunął. Mają też Camony, to jest troszeczkę już tańsza seria. Spróbuję się dopchać do tej powy. O, dobra, chwyciłem, mam. No, pod względem designu dosyć oryginalnie. Ktoś może powiedzieć, że trochę odpust, może trochę tak, a dla tych, którzy się chcą wyróżniać, no to spoko. Jak widzicie, takie fajne podświetlenie na pleckach jest. To też nie jest jakiś totalnie drogi telefon, to też trzeba powiedzieć, ale ma aparat 108 megapikseli, ma baterię 6000 z takich najistotniejszych elementów, które można by było, powiedzmy, wyróżnić na rynku. W sumie sympatyczne urządzonko, tu jest w jakiejś innej wersji kolorystycznej, tak, srebrna. No, może być. Nie jest to rzecz jakaś tam strasznie brzydka. Fajny telefonik. Spójrzymy z drugiej strony. Tu są tańsze modele. One niedawno były już na polskim rynku odpalone. Sparki. Spark 20 Pro, Spark 20 Pro z plusem. Ten chyba jakoś w kwietniu będzie u nas. Ja już wam nie pokazywałem na YouTubie, jak była polska premiera. W każdym razie to są telefony o dosyć dobrym stosunku wyposażenia do ceny. Powiem szczerze, nie miałem okazji jeszcze Tecno dłużej testować. O, prawie jak iPhone, nie? Ale ładne. Ładne z wyglądu. I tak jak powiedziałem, stosunkowo niedrogie, bo w Polsce one tam poniżej tysiaka wszystkie chodzą, także... O, patrzcie, nagrody dostali. Ja... W każdym razie są to takie telefony, powiedzmy, dla mniej wymagającego, ale też średniejszego klienta. No i chciałem wam pokazać coś, czego jeszcze w Polsce nie ma i powiem szczerze, że jeszcze nie wiem, czy będzie. Phantom V-Flip, czyli ta pierwsza klapeczka debiutancka. Zwróć uwagę, podobna trochę do tej klapki ZTE, prawda? Okrągły zewnętrzny wyświetlacz otoczony aparatami fotograficznymi. Smukła obudowa, to jest z kolei w odróżnieniu od modelu od ZTE, no ma tutaj tę szczelinę wyraźną, ale ma też to, co ja lubię w składakach, czyli zaokrąglone boczki, dzięki temu łatwiej go jedną ręką się rozkłada. Jeżeli chodzi o budowę, no to typowa klapeczka, no bo tu mamy też tam 6,8 bodajże fala, czy 6,9, jeżeli chodzi o wyświetlacz wewnętrzny naturalnie. Jeżeli chodzi o wykonanie, kurczę, nie rozlatuje się w ręku. Przypomina mi z tej strony to trochę Samsunga. Z tej strony no to ZTE bardziej się upodobiło do Tecno, bo ten model był pierwszy. Jak wrócicie na stoisko ZTE w filmikach, to zobaczycie, że tamten bardzo podobny, ale jednak troszeczkę inny strój ma. No. No i tu mamy już Phantom V-Fold.
które pokazywałem w zeszłym roku. Jakbyście zajrzeli na YouTube'a MDS-owego, to mnie kobieta przegania, bo no widocznie chcą jakąś nagrywkę zrobić. Także nie będę wam tutaj truł o tym Wifoldzie, bo to jest model z zeszłego roku, no to sorry. Mamy 2.24, a nie 2.3. Jak ktoś jest bardziej zainteresowany tą maszynerią, to zapraszam na YouTube'a do relacji z zeszłego roku. Tam o tym telefonie mówię całkiem sporo. Tam mamy 30. To już jest taka totalna konieczka. Dobra, no. Tanie telefony są dobre, bo są tanie. Ale nie brzydkie. No to też trzeba powiedzieć, że nie brzydkie. I takie, no nie takie totalne biednie, bo na przykład ma aparat ze stabilizacją optyczną, także to nie jest taka totalna lipka, ale to jest cały czas lołędzik. Natomiast bardzo... O, jaki ten fajny. A to jest Tamon Premier. Czyli też to nie jest jakieś szczególnie dowalone urządzenie, ale popatrzcie. A? Wygląda fajnie. Mamy nawet takie coś jak imitacja obiektywu peryskopowego. Ale z tego co widzę, to obiektyw jest zwyczajny za tym prostokątnym wycięciem. Też myśmy to obrali. Widać, że się starają przykuć wzrok tymi telefonami. Czyli telefon ma przede wszystkim wyglądać, a dopiero potem szokować specyfikacją. Psiutki mają. Teraz nie wiem, mam wrażenie, że każda firma chyba technologiczna postawiła sobie za punkt honoru zaprezentowanie cyfrowego psiutka. Nie mam bladego pojęcia po co, poza tym, że robią show. No bo rzeczywiście jak to chodzi, one się teraz ładuje niestety. Rzeczywiście jak to zaczyna łazić, to robi wrażenie. Natomiast dla przeciętnego klienta, to sorry, zerowa użyteczność. No, chyba, że ktoś ma uczulenie na zwierzęta. Patrzcie, tu się chwalą nagrodami, jakie dostali. No powiem tak, no mają trochę tych nagród, co? Także słuchajcie, no Tekno, może niekoniecznie od razu rzucajcie się po zakupy tych telefonów w Polsce, ale obserwujcie bacznie, bo mam nieodparte wrażenie, że Tekno to nam tak naprawdę dopiero pokaże, co może i co potrafi, bo wygląda to naprawdę w porządku. To nie są jakieś kurczę, super telefony, ale nie są też złe. Nie rozłożą się w rękach. Choroba, ja bym jakiś tam kredyt zaufania mógł dać, no. Strasznie jestem ciekaw, muszę koniecznie przetestować jakiś smartfon Tekno, żeby wiedzieć, ale mam wrażenie, że polski oddział niekoniecznie ma ochotę mi go wysłać, bo może się boję, że zjadę. Nie wiem, staram się jednak nie zjeżdżać totalnie urządzeń, jeżeli mają coś dobrego, to zawsze szukam jakiejś jasnej strony. Na razie z tego, co widzę, no design jest, można powiedzieć, chyba jasną stroną telefonów Tekno i chyba ceny też, stosunek wyposażenia do cen, może tak. No cóż, chyba na tyle na razie z Tekno. Widzimy się na kolejnym stoisku, ale jeszcze nie wiem jakie będzie. Po prostu jak coś spotkam ciekawego, to będę wrzucał. Także zaglądajcie tu co jakiś czas. Trzymajcie się.